Witam. Kolejny dzień i lecimy dalej. Tak porównywałem te baterie, jak już było poza kamerą, to tu pisze... tak, obracam raz tak, raz tak. Apple Japan. A tutaj nie ma nic. I tutaj na tych taśmach, myślę, że będzie widać. Są podobne numery. Tylko nie chcę za bardzo tym ruszać, bo zaraz to połamie. I nie chcę złapać. Teraz chyba. No i stawiam, że to będzie prawie że to samo. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Z racji, że teraz kręcę szóstką, nie siódemką, bo na tej siódemce jest coraz więcej problemów z mikrofonem, to przeszedłem na szóstkę, z szóstki kręcę. A z racji, że prawdopodobnie siódemka pójdzie do naprawy, szóstka teraz kręci, to naprawy szóstki będę robił z piątki. Więc tak trochę to pomieszane i chyba jednak będę musiał to wyczyścić. Jest niby śrubokręcik do tego i nawet to idzie w miarę, tylko że śrubka nie chce wyjść. Dobra, wypadła. I teraz pytanie, czy ja się połapię, która śrubka później gdzie była. No ale chyba dam radę. Tu chyba ta taśma musi być demontowana. Jak patrząc, najbliżej jest. Może, że to nie jest od tego, ale nie, chyba to jest od tego. Nie wiem, czy to gdzieś jeszcze się trzyma, czy zaraz to udupczę. Tu jeszcze gdzieś to jakby było, ale... Chyba to jest to, tylko tutaj jest jakieś coś, aha, jakaś gumka i się pokazuje, chyba za bardzo uciekam do siebie, odpalę trochę światła, bo słabo widać, przynajmniej ja słabo widzę. I ta gumka chyba trzymała kamerę, nie wiem teraz gdzie to, okay. Dobra. Poszło to szybciej niż chciałem, może, ale tu jest... Spróbuję to pokazać. Muszę jakoś to światło tutaj ogarnąć. Niby jest dzień, ale tutaj nie ma za dobrego światła. Ile tam jest syfu. Ale to zaraz po prostu wydmucham. Mój pędzelek, co czyściłem klej, więc to nie wiem, czy to jest takie do końca rozsądne, ale chyba lepszy rys niż nic. Chyba było demontowane już kiedyś. Widać, że jakby to już coś tutaj było robione, pełno syfu. Okej, kamera nie jest jakaś tam mega duża. Pełno trotów. Dobra, soczewki nie dotknąłem, więc stawiam, że może będzie jeszcze później działało. No ale... Jest lepiej niż było. Przepraszam, że jak słychać, dmucham, ale nie chcę za dużej siły używać do tego, bo po prostu nie chcę tego stupczyć, jak to się mówi, bo potocznie. Już widzę, że taśma mi nie wskoczyła tak, jak powinna. Musiał to praktycznie chyba na stojąco robić, żeby widzieć, co robię na ekranie. Okej, czyli... Muszę to podkurczyć. I
Wyciągnąć łatwo, wsadzić gorzej. Ok. Wskoczyło. Wskoczyło, soczewka jest. Wskoczyło. Tutaj ta gumka teraz, jak ona ma być? Aha, to jest tutaj taki zaczep na tej gumce. Okay. Coś takiego, że ta gumka to trzyma, że to jest niby elastyczne. Dobra, klikło, klikło. Jest, jest, jest na miejscu. Przedniej kamery nie będę robił. Boję się, że tutaj jest za dużo taśm. Choć w sumie jak już jestem tak daleko, to gorzej chyba nie może być. Skręcę sobie tą śrubkę tutaj. Póki pamiętam, która to jest, to chyba będzie dobra zasada. Jedno rozkręcasz, jedno skręcasz i robisz kubki z śrubkami. No zaraz można się pogubić, gdzie co i jak, bo ponoć są różne długości tych śrubek. Na razie widzę, że są chyba tylko dwie grubości. Ok. Śrubokręt jest lekko do bani, bo dokręcałem, poczułem opór i już śrubokręt uleciał, a tak w miarę mocno dociskałem. Światło też jest. Tak. Troszkę światło poprawię. Dobra. Okej, okay, czyli co? Spróbuję jeszcze to zrobić. W najgorszym wypadku nie będzie mi to działało, no. Ryzyk fizyk. O, tutaj są dłuższe. To jest, zostawię tu na zewnątrz te śrubki. Nawet nie wiem, co teraz odkręcam, ale no coś odkręcam. Ok. Jedna jest dłuższa, a druga jest krótsza. Dam sobie tak. Nawet nie wiem, co teraz powinno zejść. Coś na pewno. Skoro odkręciłem. Coś odkręciłem, więc. Co dalej? Tutaj jest jakaś łapka. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest taka łapka. Możliwe, że jak ją lekko odegnę. Jeszcze jakby to chciało. Okej, okay, dobra. Czyli to mi wyskoczyło i to było jakoś tak. Ja sobie to od razu położę mniej więcej, jak to miało być. Bo stara zasada, rozebrać idzie, a poskładać będzie gorzej. Aha, czyli to chyba jest głośnik. To sobie dam koło tego, tak. No i teraz jestem w kropce, co tutaj jest dalej. Aha, tu jest kamera. I tu idzie jakaś taśma. I teraz nie wiem, co z tym dalej zrobić. Okej, okay, czyli tą kamerę można tutaj jakoś tak na bok. Okej. Okay. Udało mi się ją wyciągnąć. Spróbuję złapać zooma. A ta taśma mi przeszkadza. Nie wiem, czy widać, ile syfu na tym jest. Ale jest go. Tu. Tak, teraz nie chcę tutaj tego naciągać, bo nie wiem naprawdę, co od czego jest. Po prostu dmuchnę, troszkę pędzelkę tam zrobię i na tym skończę, bo nie chcę czegoś uszkodzić, a chcę, żeby był ten telefon taki jeszcze w miarę żywy. No ale tak, tu nawet widać, jest taka kropka w soczewce. Może mi się uda to jakoś wydrapać tym pędzelkiem. Ej. Praca sapera. Tak źle, tak niedobrze. Jakbym to wyciągnął, to może by było lepiej, ale nie wiem jak. Tu jest chyba jakaś wtyczka. Ale nie wiem.
Na razie to tak staram się jak najdelikatniej jak idzie robić. Choć nie wiem, czy to można nazwać delikatnie. Na pewno wbrew sztuce to jest, ale jak się nie wie, to się buje co idzie. Dobra, i ta kamerka musi, mogłaby być jakoś tak. Ostatnio ona była bardzo ucieczona, jak to się mówi. Czyli ja bym musiał to teraz przy skręcaniu dobrze też ustawić, bardziej tak centrycznie. A widać, że teraz soczewka jest na środku, a to było bardziej tak na bok. Czyli ja muszę to dociskać w tą stronę i zacząć skręcać. Czyli muszę wsadzić zaś to. Tutaj są chyba takie bolce, co to trzymają. No. Tak, tylko że aha, te piny to odciskają. Ok. I teraz z powrotem z tą blaszką. Tutaj też widać, że była kiedyś gumka, ale jej już nie ma tutaj. I to było na pewno rozkopywane. I to było. Tak? Nie. Położył, a już zapomniał, jak to było. Było tak. To było jakoś tak. I tutaj nie wiem, gdzie, za co to trzymało. Chyba tutaj za ten plasticzek. To. Przepraszam. To trzyma za to, a to trzyma tu. Ok, teraz. Czy mi się to uda? Tutaj z powrotem. Tak, chyba się udało. Tylko, że kamerka uciekła zaś. To w cholerę uciekła. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie widać. Soczewa jest gdzieś tu. Czyli ja to muszę jakoś spróbować dopchnąć, ale nie wiem czym. Jest to nie do końca. Mocno to uciekło. Tak to jest. Się człowiek bierze za coś, nad czym się nie zna. Myślę, że udało mi się. Nie. Jest trochę lepiej, ale dupy nie urywa, jak to się mówi potocznie. To jest magnes i on nie za bardzo chce mi puścić to. Aha, dobra. Wskakuj, wziął kręcik i lecimy. Teraz sobie traf, co tam zaś nie pasuje. Bo to jest, nie jest ta śrubka, to miało być tu. Ok, dłuższa jest na górze. Krótsza jest na dole. Niby dwie śrubki, a już mi się pofyrlało, bo wziąłem, jak to się mówi, jak leci. Dobra, nie nerwowo. To jest tylko telefon. To robisz pierwszy raz i nie chcesz tego rozwalić jak na razie. Dobra, chwilkę odsapnąć. Może spróbujemy to tak, że na śrubokręt założę to. Okej, no chodź. Raz, dwa, trzy i mam cię. Okej, no chodź. Nie nerwowo, bo zaczynam się pocić. Jest. Jest git. Skręciłem. Mam nadzieję, że był w miarę zoom i wszystko było widać. No jest troszeczkę tak zwany ból dupy, żeby to poskręcać. Tym bardziej jak się ma takie narzędzia i tyle doświadczenia. Myślę, że to kamerka jakoś mniej więcej będzie działać. Czyli tak, to mamy, to mamy. Teraz z tym.
jak to mówiłem poprzednio, chcę to tak zamontować, by można było kiedyś to łatwiej zrobić. Teraz tylko bym potrzebował, gdzieś miałem nożyczki. Najzwyklejsze nożyczki do paznokci. Sobie ten plasterek przetnę na pół. Można by było jakąś bardziej wykwintną metodą, ale każdy nożyczki do paznokci będzie miał. Ja wykorzystuję je czasem do jakichś tam bardziej precyzyjnych wycinanek. W tym przypadku tutaj to sobie chcę przeciąć. Ok, czyli z dwóch uszczelek, z jednej mamy dwie. I teraz tak, to jest stara bateria. Sobie zrobimy zestawienie. Jak to się mówi, jak ktoś to robi na co dzień, to ma łatwo, a jak ktoś to robi pierwszy raz, no to ma trochę trudniej. Czyli tak, to by musiało być to, bo to się później zawija, tak chyba. Tak to się zawinie, czyli to by musiało być jakoś te czarne gdzieś tutaj na środku z tym. Ok. Te czarne gdzieś na środku z tym. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale chyba źle. To gdzieś tu. Tak. Tak, aha. No i teraz mi wyszło, że to jest za długie. I tutaj na elementy wskoczyłem z tym. Ale to może mi się uda później naciągnąć jakoś. Tutaj mi to wyszło trochę do bani, ale mamy nożyczki, podratujemy się. Także trochę tego zostało, to damy tu. No i git majonez, no. Będzie więcej trzymało z tej strony. Tu się to podwinęło, ale myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Teraz tylko, żeby założyć nową baterię, a nie żebym włożył drugi raz to samo, dlatego sobie podpisałem. Okej, no chodź, teraz zaś mi ten plasticzek nie chce puścić, chodź. No, co teraz, nie będę miał to odkleić? Nie. To są takie małe rzeczy i później mówią, że to niby 20 minut ma trwać. Jasne. Się z tym pierdzielę już pomału 2 godziny chyba. No ale robię dla siebie, więc się staram. Wtyczka. Ja sobie najpierw zrobię tak, że najpierw sobie wsadzę wtyczkę. Wskoczyło. Teraz sobie ją tutaj w miarę ułożę, tą baterię, tak żeby było miejsce. Tak sobie przymierzę. Przepraszam, że trącą kamerę, ale nie chcę tego wyrywać. Ok. Czyli tak to się udało, że najpierw sobie wsadziłem wtyczkę. Tutaj zrobiłem od dołu lekki odstęp i tu od góry, żeby miało to w miarę miejsce. Nie wiem, czy czasem to nie musi być bardziej tutaj dociśnięte, żeby nie przeszkadzało w przyszłości. Ale teraz jest, jak to Amerykanie mówią, magiczny serek. Czyli następnym razem po prostu to odkleję i wyciągnę tą gumę i powinno być git za pierwszym razem. No i teoretycznie mamy wsadzone. Nie wybuchło, nie grzeje się, więc chyba jest git. Zaczniemy sobie zaś składać to i te wszystkie taśmy. Czy tutaj jakoś to takie mokre wygląda? Nie? Czemu? Może kiedyś był zalany ten telefon. Ja go nie zalałem raczej, przynajmniej się tak pamiętam, że go nie zalałem. Dam to w środeczek, to też w miarę ważny element teraz. To ma być tak, czyli to tu jakoś i które było na samym dole. Ta jest na samym dole, ta. Czyli lecę od samego dołu. Jedna taśma. Ja se trafił.
Fajnie to wygląda w internetach, jak to robią. Ale tutaj... O! Wskoczyło. Nie wskoczyło. Ja pindolę, to jest takie małe. Cię muszę się troszeczkę... Mam nadzieję, że widzicie... Bateria optymalnie naładowana. Można odłączyć od ładowania. Przepraszam, moja automatyzacja, co sobie zrobiłem, żeby w miarę trzymać baterię w optymalnych napięciach, żeby żywotność przedłużyć. No a teraz się pierdaczę z wsadzeniem wtyczki jednej. No, ja pindole, to chyba nie jest aż takie skomplikowane. Czemu mi to nie chce wskoczyć? Uszkodziłem coś? Tu nic nie uszkodziłem. Tu też, tylko po prostu se nie umie trafić. Jest... O? Nie. Spróbuję to ustawić, ten ekran jakby powinien być. Może mi to lepiej pomoże. Okej. Okay. Mam jedną. Jedna jest. Druga jest. No. Skakuj. W sumie chyba najpierw miałem ekran podłączyć, a później baterię. Teraz tak myślę. Bo tym tutaj jak tak latam, ta ma na zot, to raczej to nie pomaga. Zrobimy próbę. Czyli tak to położę i wystartuję. O! Chyba nie zdupczyłem. Żyję. Jest sukces. Cieszę się niezmiernie, bo teraz patrzę na to, co mi pozostawało i mam pełno śrubek, blaszek. Na szczęście to było wczoraj, więc nie będzie może tak źle. Ale telefon wstaje, dotyk nie będzie działać, bo jeszcze go nie podłączyłem. Mam nadzieję, że żadnej zwory tutaj nie zrobię, bo mnie krew zalała. Okej, zobaczymy. Dotyk działa. Wibrator też działa. Okej. Nie można aktywować Touch ID na telefonie. No tak, bo jest odłączony. Ale dotyk działa. Czyli dotyk nie rozwaliłem. Początku nie nacisnę, no bo nie mam jak. Wyłączymy. Idzie kamerę włączyć? Chyba nie. No spróbujmy tak. Naciśnij na początek. No jak mam nacisnąć na początek, jak nie mam podłączonego? Dobra. Uznajmy, że telefon jest git, tylko że dzisiaj jest sobota, a tu pokazuje piątek, czyli zapisała się ostatnia data. Okej, okay. Czyli można powiedzieć, że pacjent żyje. Teraz blaszka i jak ona była? Okej, okay. Muszę sobie popatrzeć, ona chyba była tak, ale... Teraz takim metalowym elementem będę tam tą blaszkę wsadzał. Chcę to bardziej otworzyć. Wyciągnę baterię z powrotem. Bo się boję, że tutaj jak będę śrubokrętem latał. No coś po prostu zrobię, jakąś zwory i będzie po całym. Ok. Baterię wyciągłem. Dla bezpieczeństwa. Staram się tutaj teraz to pokazać w miarę możliwości, bo ta taśma mnie trzyma dość ostro. I teraz tak, mam do wyboru, które to były śrubki. Mam tutaj te śrubki i to będą chyba te. Tu było 4. Tu były 2, a później... 1, 2, 3, 4, 5. 4, 6. 2. Aha, to były z tej strony śrubki,
Te dwie. A te były tu i tu. Dobra. Chyba ogarnę. Chyba nie będzie aż tak źle. Teraz tak, to był chyba krzyżak. Dobra, muszę namagnesować sobie zaś. Okej. Okay. Łapię. No i dlatego wolałem baterię wyciągnąć, bo jakby gdzieś to tam poleciało, gdzie nie powinno, to już jest teoretycznie po telefonie. Chciałbym wam pokazać, jak to przykręcam, ale nie chcę naciągać tych tasiemek, tym bardziej, że je rzeźbiłem przed chwilą. Nie wiem, ile razy ten telefon już był otwierany, więc staram się taki mieć w miarę neutralny kąt, może, że zrobię to w ten sposób. Tutaj mam jakiś bezpiecznik, podłożę go tak i teraz mam ten kąt, ale nacinam jeszcze jeden. Będziecie więcej widzieć, co robię, bo na razie to jest takie średnio. Okay. Tu sobie złapałem pierwszą śrubkę, bo najlepiej była, żeby to złapać. Teraz sobie damy drugą. Tutaj. Trafię. Ręce mi się trzęsą, bo jeszcze mnie trzepie, jak tamta śrubka mi 5 czy 6 razy spadła. A ten śrubokręcik też jest taki zajebisty, że nie umiem sobie trafić. Też ta blaszka chyba jest naciągnięta. No. Jest. I lekko sobie skręcę, tą sobie popuszczę, żeby to się lepiej ułożyło. Teraz kolejna śrubeczka. I dociskam po prostu śrubokrętem i powinno złapać. Jest. Czyli na początek wszystkie sobie delikatnie tylko łapię, żeby to się poukładało, a później dopiero będę dociągał. No i dlatego wyciągnę baterię, bo jakby gdzieś to tam teraz poleciało, to bym mógł sobie narobić problemów. Okej. Teraz to jest w sumie ta najbardziej przybliżona. Teraz to. Teraz to. I to. Śrubokręt jest do bani. To już mówię, do tych małych śrubeczek to jest naprawdę do bani. Przelatuję. Okej. Coś jeszcze tutaj musiałem. Aha, popatrz, nawet nie muszę tego trzymać. Tak się to jakoś fajnie ułożyło. Mam nadzieję, że się nic nie rozwaliło. Czyli tak, pozostaje to podłączyć i to podłączyć, ale to jest na sam koniec i później ta dziwna, magiczna blaszeczka przyjdzie do tego. Dobra, teraz zaś ten wtyk, bo ja coś tam ostatnio mi zostało z tego, trochę dmuchnę. Okej, jeszcze raz bateria, pyk. Nic się nie grzeje, powinno być kites. O, teraz skoczyło. Teraz jak to było? Gąbka została od środka, więc to musiało być gdzieś tak. Tak to może być, bo tutaj jest wycięcie chyba na tą taśmę. Chyba tak, o. Okej. Namagnesuję sobie zaś. No. No chodź. Okej. Już cię mam. Ale ja tu mam jeszcze taki sposób, że ja mam tutaj na lampie. No i dobra, jest. Mam na lampie zawsze taki większy magnes neodymowy. I sobie ten magnes daję na śrubokręt, jak potrzebuję, żeby mi coś trzymało. Bo na przykład do takich małych, precyzyjnych rzeczy, no,
poszłoby bez magnesu, ale nie należy do jakoś mega super cierpliwych rzeczy, tym bardziej, że to jest prosta rzecz, a to nie wychodzi, więc warto ewentualnie zrobić sobie przerwę, żeby nic nie popsuć. Nie, chyba tak to miało być. Może, że ta blaszka miała być tu. To nie było wygięte. Chyba ten opak był. Tak mi się to jakoś teraz wydaje, że nic tam się tak nie wyginało. Czyli to mogło być tak. O, bardziej. I wtedy to będzie tutaj pasowało do tej wnęki. Dwa magnesy do siebie. Czyli ten skos musi być do głośnika. Poprawka. Następnym razem sobie markerem pozaznaczam przy demontażu, co koło czego. To ok. To było robione wczoraj. Teraz jakby to stało przez tydzień czy dwa, już tego nie widzę za bardzo. Bym musiał sam zobaczyć, co kręciłem, jak to robiłem. Ok, teraz druga śrubka. Jak będziecie takie coś robić w domu, podstawa, czyste, szerokie biurko. Ja już widzę, że jakbym tutaj nie miał czysto, to już tak jakbym nie miał połowy śrubek. To jest tutaj takie małe, że masakra. Okay. Mocniej tego nie dociągnę, bo już mi śrubokręt nie pozwala. Teraz tak, ja to wczoraj w miarę wydmuchałem. Nie chcę więcej dmuchać, bo coś jeszcze rozwalę. Okej, czyli teraz ten etap, że to muszę wsadzić tu. Tak. Mam nadzieję, że będzie widać. I ta tasiemka przychodzi. No chodź. Tu. Aha, i teraz trafić sobie zaś. To zawsze tak na tych filmach fajnie szybko wygląda. Dup, dup i gotowe. Już. O. Wskoczyło. Poruszam. Nie wiem, czy tam w ogóle coś widać w środku. Trzyma. I teraz najlepsze jest to, że tą blaszkę muszę założyć. Okej. Teraz jest pytanie. Ta blaszka była jak? Sobie tu pocisnąć, żeby to wskoczyło tu. Już całe mam mokre ręce. Takie precyzyjne robienie, to musisz naprawdę delikatnie z wszystkim. A ja takie rzeczy no nie robię na co dzień. Więc troszeczkę mam takiej tremy, jak to się mówi. Obracam i nic nie naobracałem. I tak, jak to wygląda, to może być tak albo tak. Spróbuję to dać tak, że tym płaskim tu. Tylko ja bym potrzebował pincetę. A pincety tam w zestawie nie ma. Gdzieś tu kiedyś miałem pincety. Ale jak teraz trzeba, to jej nie ma. Standardowa procedura. Właśnie tutaj mam jedną pincetę. Moja ulubiona do elektroniki, bo ona sama się zamyka. Czyli ona jak coś ścisnę, to będzie trzymało. Czyli trzyma. I teraz tak. No właśnie, tego się też obawiam,
że mi to tam jakaś wystrzeli w kosmos i tyle po blaszce będzie. Tak? Czy tak? To chyba będzie tak, bo to tak wygląda, jakby to miało być tak. Okej. Przykleiło mi się do palca, więc chyba nie będę potrzebował pincety. Spróbuję jeszcze raz. Czyli tym ogonkiem spróbuję to na zewnątrz telefonu. Tak, i to jest tak. Spróbuję to złapać na kamerze. Nie będzie widać. Jak jest ta blaszka, to z jednej strony ma ogonek, to ten ogonek ma iść na zewnątrz telefonu. W tą stronę. Ten ogonek, ta blaszeczka. Okej, podejście numer 2. Włącza się. Troszeczkę ze mnie zeszło. No ale widzicie, 30 minut robię same składanie plus czyszczenie, a tam piszę w instrukcji, ile piszę. Dziękuję bardzo. W sumie się nie dziwię serwisom, że tyle kasy za to biorą. Jakby to nie był tak mało wartościowy telefon, to bym się zastanawiał, czy to zrobić. Ale jak to się mówi, jest najgorszy ten pierwszy raz. Dajcie sobie poddam kod. Dobra, uruchomiło się. Tryb niskiego zużycia energii. Dobra, zdamy ci futer, jak to się mówi, i zobaczymy od razu, czy nic nie uszkodziłem. Dobra, wibrator na pewno działa. Podświetliło się ładowanie. Wi-Fi jest. Ok. To działa. O, już mi złapało godzinę nawet. Zobaczmy kamerę. To jest tylnia kamera. Widzimy kamerę w kamerze, ale działa. Czyli nie uszkodziłem. Przednia kamera też działa. Super. Pozdrawiam. Czyli co, można powiedzieć, kamery działają. Przycisk home działa. Tutaj mamy widżety, też działają. Touch ID złapało. Dobra. Czyli jeszcze raz zobaczę, czy Touch ID działa. Spróbuj ponownie. Naciśnij, aby odblokować. Czyli działa. Czyli jednym słowem, udało się to zrobić. Czas operacyjny, co dają na tej baterii, trochę się nie pokrywa z rzeczywistością, ale no też to robiłem pierwszy raz, więc nie dziwię się. Ok, teraz tak, to trzeba poskładać. Robię to na włączonym. Co to było? Coś tak przez chwilę jakby nie chciało świecić. Tutaj jeszcze musi wskoczyć, jakoś to nie chce wskoczyć. Chyba zła kolejność, najpierw miałem przód tą stronę wrzucić, a później dopiero tył. Teraz to oznaczam, że się nie wyjdzie. Czyli zaś muszę to otworzyć. Czyli podwójna robota. Ale wolę tak, powiem, że już to działa i nie popsułem tego za pierwszym razem. Okej. Przerywa wyświetlanie, czyli gdzieś tam te coś z taśmami może być nie do końca. Ręce mi się pocą, powiem szczerze. Jest to troszeczkę stresujące dla mnie, bo mi zależy na tym telefonie, by móc zrobić ten drugi.
teraz nie umiem tego na razie wyciągnąć. Okej, piórko już też pękło. Nie, może, że mi się to uda jakoś wysunąć? Nie. Okej. Idzie. Idzie. Idzie, idzie. Dobra, jest. I teraz tak. Aha, już widzę, o co chodzi. Tu z przodu. Tu z przodu. O, to zoomne. Tu są takie raz, dwa, trzy takie zagłębienia i one muszą wejść najpierw tu głęboko, także tu się to zlicuje i dopiero można lecieć tutaj dalej. Ja muszę delikatnie, ale fajnie to wskoczyło teraz, fajnie się licuje. Fajnie się to licuje. Wskoczyło wszystko. Okej, to działa. Jeszcze raz. Dzwonek. Aha, bo może miałem ten wyciszony. Dzwonek cichy, działa. Odblokuj się. Teraz co? Teraz mnie nie lubi. Wpiszę z ręki. Dobra, działa. Tu, góra. Po ekranie. Działa. To działa. To działa. Aparaty. Działa. Tak, to zaś ja. I to jest telefon, który będzie następny robiony. Działa. Pyk. Wejdziemy sobie. Bateria się ładuje. Można uznać, że jest git. Spróbuję później wrzucić kartę SIM. I zobaczymy dalej. A ja się biorę teraz za ten telefon. Tylko muszę najpierw przesłać ten filmik dalej. Dziękuję za obejrzenie do końca. Zeszło troszeczkę więcej czasu niż sądziłem. A, jeszcze te śrubki. Zeszło troszeczkę więcej czasu niż sądziłem na to wszystko. Okej, zablokowało się. Aha, bo nacisłem na przycisk tutaj. Jest. Zeszło więcej czasu niż sądziłem. No i kilka błędów po drodze, gdzie co, jak i tak dalej. Ale się udało. Więc być może, jeżeli mi się udało, komuś też się uda. Bo w sumie większość błędów, które można było popełnić, popełniłem. Nie dokręcam za mocno, bo wiele razy te śrubki się psują. A wiem, że za jakiś czas prawdopodobnie będzie kolejna wymiana. Więc na razie, jak to się mówi, nie dowalam jakoś to kosmicznie mocno. Z wyczuciem czuję opór i koniec. Styknie. Przy takich małych śrubkach dużo nie trzeba. To i tak trzyma kształtowo, bo tutaj jest mechanicznie to już trzyma. Tutaj jest. W ekranie jest taki kątowniczek, a ta śrubka trzyma tak, więc to i tak nie wyrwie się. A jak to będzie się luzowało, to i tak znajdzie się pokrowiec, to będzie trzymał. Więc udało się. Pacjent żyje. Nie rozwaliłem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie do końca. Lajki, subskrypcje, polubienia, komentarze bardzo mile widziane. Powiedzcie, co robiłem źle, co robiłem dobrze, co w ogóle nie powinienem robić, albo co powinienem robić. Dziękuję, że ktoś to obejrzy, więc do następnego, czyli za chwilę, jak tego będę tutaj pacjenta robił i będę tym telefonem to kręcił. To do za chwilę. Na razie. Hej.